magnesy i będziecie same robić magnesy? Gipsowe magnesy? To co, próbujemy? Pokażcie najpierw, co jest w takim opakowaniu. Pokażcie najpierw opakowanie. Jak to wygląda? To są morskie magnesy. I co tam w środku jest? Jak wyciągnęłyście z opakowania, co jest? Miseczka. Tu będziemy robić. Tu przymchamy. Tu jest gips, tak? Tutaj jest taka... Poczekaj, i taka szpatułka, magnes, a jeszcze pędzelek róża ma. No dobra, to najpierw musimy połączyć tę masę. I żeby połączyć, to mamy tutaj trochę wody. No i otwieramy tę masę gipsową, jeszcze, tak? Jeszcze łyżeczka. Jeszcze łyżeczkę potrzebujemy. Dobra, to mama idzie po łyżeczkę. Łyżeczka! Weźmiemy dużą miskę, przesypiemy to do dużej miski. No i teraz będziemy przykładać do naszych foremek. Czekamy, dziewczyny się nie mogą doczekać. Kiedy to wyschnie, no trochę to trzeba poczekać na to, wieś. Ojej, to trochę trwało, aż już wyszło słońce. Mam nadzieję, że one już się zrobiły, przynajmniej takie twarde są. I co, wyciągamy. O, zobaczcie, wyszły. Wyszły. No, ale delikatnie, delikatnie wyciągamy. To się chyba krusz. Dasz radę? No, uważaj, tylko żeby ci nie wypadło. Uważaj, połóż. Tutaj ładnie połóż. O, mamy żółwia. No i teraz Lili dołoży jeszcze. Jeszcze mamy rozgwiazdę. I co ostatnie? Jeszcze taki kawałek. Kwadracik nam wyszedł, bo nie wiedziałam, co zrobić, było trochę za dużo tego. Co teraz będziemy robić? Malować! Chopać! Mamy już otwarte farby, malutkie. Dziewczynki dostały wodę. No i będą tutaj, działać. Do dzieła tutaj dziewczyn. Teraz jeszcze tu postanowiliśmy, że będziemy swoje paluszki odgniatać. Będą takie z paluszkami. Wszystkie paluszki. Wszystkie już masz? Jeszcze żółty ci brakuje. Żółtego ci jeszcze brakuje. Masz miejsce na żółty? Aha, druga rączka. No
nasze prace już gotowe. Teraz czekamy, aż wszystko wyschnie i będziemy przyklejać z tyłu takie oto, mamy jeszcze magnesiki, które musimy pociąć. I tutaj jest taśma, z tego co widziałam. I trzeba je odkleić. I po prostu trzeba je trzeba odkleić taśmę i przykleić magnesiki. A oto nasz efekt finalny. Powiem Wam, że ja jestem bardzo zadowolona, bo dziewczyny miały tak gdzieś, nie wiem, z godzinkę takiej zabawy, wyczekiwania, kiedy to wszystko stężeje, kiedy będą mogły malować. Dwie rzeczy niestety nie są za ciekawe. Po pierwsze taka, że to jest dla trochę starszych dzieci, bo jak moja Jaśminka się do tego dorwała, to tutaj zobaczcie, jest jeszcze jedno, które niestety nie przeżyło pierwszego wypadku i już się trochę obtłukło. Druga sprawa to taka, że tutaj gdybyście robili, to od razu Wam polecam, żeby zanim jeszcze to stężeje, żeby sobie delikatnie wyrównać to z drugiej strony. Widzicie taką bruzdę tutaj? O, tu. No to jak jest taka bruzda, to niestety, ale ten magnes nie chce się już tak dobrze trzymać. Polecam w ogóle przy tych magnesach, polecam je tak naprawdę dokleić jeszcze klejem. Natomiast powiem Wam, że ja naprawdę jestem zadowolona z tej zabawy, ponieważ to kosztowało coś koło, nie wiem, 10-15 zł. Dziewczyny miały atrakcję na dosyć długi czas, coś innego, coś oryginalnego. Nie obyło się bez mojej pomocy, też nie taka rodzinna była zabawa. Jeśli się nie bawią te malutkie dzieci, to zostaje to na dłużej i możemy z tych magnesów też skorzystać. Ja przetestowałam wersję taką, nie wiem skąd to jest, ale oczywiście wyprodukowano w Chinach. Nie wiem, nie mogę się doczytać tutaj. A nie, to w ogóle jest, producent jest chiński, tak? To więc taka jest opcja chińska. Z tej serii wiem, że jeszcze jest kilka takich różnych, nie tylko ten podwodny świat. Natomiast wiem, że jest taki sam zestaw, tylko że polski. On jest ciutek droższy, mi się wydaje. Ale na tej samej, dokładnie też są takie właśnie, też taki podwodny świat. Nie wiem, może trochę lepszej jakości. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, tamtego nie sprawdzałam. Jeśli sprawdzaliście, to piszcie w komentarzach, czy tamto się sprawdza. To wiem, że jest okej. Dobra, bo ja się tutaj rozgaduję za bardzo, już dziewczyny mi wchodzą. Zaraz mi znowu wejdą przed kamerę. Pa, pa.